Cześć, tutaj Łukasz z apton.pl. Mamy dzisiaj dla Was do zaprezentowania nowy kahon firmy Main z serii Snellcraft. Prezentowany przez nas model jest w wersji niebieskiej. Możecie również zakupić taki kahon w wersji zielonej, czerwonej lub brązowej. Jest to limitowana edycja, jaką Main wypuścił w tym roku. Kahon jest wykonany z brzozy bałtyckiej. Jest bardzo lekki. Co warto podkreślić, ma zaokrąglone wszystkie krawędzie, co na pewno bardzo ułatwia grę i sprawia, że komfort dla perkusisty jest bardzo mocno poprawiony niż w kahonach, które mają te kąty jednak proste. Co warte podkreślenia, w kahonie została zastosowana sprężyna werblowa, która jest tak delikatnie powyżej środka przedniej płyty. Jest to sprężyna werblowa, która jest w dwóch częściach przymocowana do ściany, dzięki czemu możemy uzyskać bardzo fajny atak zbliżony do brzmienia typowo takiego werblowego, dzięki czemu kahon jest bardzo szybki w brzmieniu, bardzo skupiony, o bardzo fajnym, ciepłym charakterze i sprawia to, że jest to bardzo wszechstronny instrument. Kahon z całą pewnością jest dedykowany dla wszystkich perkusistów, niezależnie od tego, czy są to perkusiści początkujący, czy zawodowcy, którzy pragną zabrać ten instrument na scenę w sytuacji na przykład koncertu akustycznego. Naprawdę brzmi bardzo ciepło, jest bardzo wyrazisty, bardzo skupiony, jak już wspomniałem. Ma bardzo fajny atak i bardzo fajny strzał, grając go palcami. Centralnie uderzony dłonią w środek wydobywa się bardzo fajny, ciepły, miękki, niski bas. Więc myślę, że to jest instrument, który można śmiało polecić. Na pewno warte podkreślenia jest to, że jest tutaj bardzo dobry stosunek jakość do ceny. Opis kahonu i specyfikacja w linku poniżej tego filmu. A teraz zapraszam Was do zapoznania się z próbkami brzmienia, jakie dla Was przygotowaliśmy. Cześć!